Prezydent Rosji Władimir Putin podczas jazdy po bandzie doznał kontuzji barku, której leczeniem zajęła się warszawska klinika. Już po kilku dniach rehabilitacji Putin wrócił do pełnej sprawności. Ujawnił jednak, że zdziwiła go wysokość rachunku, jaki otrzymał za leczenie. On w dolarowym ekwiwalencie, gdzie-to, no, żeby mnie nie ошибиться, 50 miliardów. Moskwa już zapowiedziała wysłanie do Polski swoich żołnierzy. Oczywiście na leczenie.